A teraz przerywamy nasz program, zawsze chciałem to powiedzieć. Tak nie podoba. A teraz przerywamy nasz program, żeby nadać bardzo ważną wiadomość z ostatniej chwili. Do wakacji zostało dokładnie 38 dni. A co to oznacza? To oznacza, że niedługo zapakujemy nasze walizeczki, wsiądziemy sobie w samochód, autobus albo samolot i polecimy, pojedziemy w wymarzone miejsce. A gdzie Polacy ruszają? Zaraz się dowiemy. Marcin Nykiel, ekspert ruchu turystycznego, rynku turystycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, czy obserwujemy już jakieś rzeczywiście działania ze strony Polaków, że już rezerwują na przykład masowo gdzieś bilety albo miejsca? Maciej, nie Marcin, przepraszam. Od kilku tygodni tak naprawdę, a mianowicie od początku maja, mamy boom na wakacje. Zagraniczne, polskie, wszelakie. Widać, że Polacy po tym okresie pandemii są wygłodniali wakacji, słońca, ciepła. I sprzyja temu kilka rzeczy. Po pierwsze, te małe wakacje już są za 12 dni, bo czerwcówka przed nami. To będzie taki pierwszy sygnał. Pożyciało. Przypominam, że majówka nam przepadła trochę w tym roku, bo mieliśmy jeszcze ograniczenia pandemiczne. I jeszcze jaka brzydka. Jeszcze brzydka była. No tak. Właśnie, sprzyja świetna pogoda, bo tam, gdzie jedziemy na wakacje, to zawsze południe Europy, szeroko rozumiany basen Morza Śródziemnego, ciepłe południowe kraje i w tym roku ta pogoda jest naprawdę super, bo już w tej chwili mamy temperatury powietrza w okolicach 30 stopni w takich krajach jak Hiszpania, Grecja czy Turcja, czyli niespotykanie dużo jak na tą porę roku. Trochę jeszcze woda w morzu nie jest taka zupełnie wakacyjna, ale nagrzewa się. Ale my zaprawieni w Bałtyku... Wiemy, co to jest woda w morzu. No tak, ale dzisiaj kryterium też jest to, na ile nam będą komplikować różnego rodzaju formalności związane ze szczepieniem, z rozrobieniem testu przed wyjazdem, gdzie najłatwiej będzie polecieć. No właśnie, i tutaj też są same dobre wiadomości, bowiem Europa, ta turystyczna, otwiera się na Polaków. Jest już kilka krajów, które wprowadziły bardzo, bardzo liberalne sposoby podróżowania. Do Chorwacji, do Grecji, do Bułgarii wjedziemy już tylko na podstawie takiego taniego, szybkiego testu antygenowego. Do podobnych rozwiązań zapowiedziały już Włochy. Przymierza się Turcja. Nie wiadomo jeszcze, co z Hiszpanią, ale też czekamy na dobre wiadomości, czyli będzie łatwiej, szybciej, bezpieczniej. Co ważne, w tych krajach, które wymieniłem, rządy tych krajów, ponieważ turystyka jest tam jedną z najważniejszych gałęzi gospodarczych, wprowadziły obowiązek szczepienia dla wszystkich pracowników branży turystycznej. Aha. Czyli gastronomia, linie lotnicze, hotele, miejsca, w których turyści będą przebywać, wszyscy pracownicy będą wyszczepieni. Więc będzie ciepło, bezpiecznie, nareszcie będziemy mieli wakacje. No to może teraz polećmy gdzieś z Martyną Tchórz, stewardesą, która jest na Majorce. Halo, słyszymy się? Tak, słyszymy się, witam serdecznie. Ale widzę, że pogoda taka jak u nas mniej więcej, taka komsi komsa. Tak, dzisiaj troszkę pochmurnie, ale na szczęście zapowiadają już kolejne dni bardzo słoneczne. Dzisiaj 21 stopni ma być po południu, także zapraszamy na Majorkę szczególnie. A teraz powiedz, czy słońce wstaje, tak jak nad Majorką, również nad twoją branżą? Jesteś stewardesą, wiem, że było ciężko, łączyliśmy się w szczycie pandemii, kiedy musiałaś szukać sposobów na to, żeby przetrwać ten czas. Szyłaś ubrania, bardzo piękne zresztą, a teraz powiedz, czy wracasz na pokład? Tak, dokładnie. Muszę powiedzieć, że widać, że latamy coraz więcej. Nowe połączenia się pojawiają w naszych grafikach. Teraz latamy mniej więcej 2-3 dni w tygodniu, co w porównaniu do pandemii jest naprawdę zwiększoną ilością, ponieważ wcześniej prawie w ogóle nie lataliśmy. I no, czekamy na to, że rzeczywiście jeszcze bardziej się ten ruch lotniczy, turystyczny ruszy, ale myślę, że wszystko już jest na dobrej drodze. Widać światełko w tunelu, zresztą nie tylko w moich liniach lotniczych, ale też w innych liniach lotniczych, ponieważ nasze rodzime linie lotnicze też bardzo ruszyły prężnie, że tak powiem, z połączeniami. To wiem od moich koleżanek. Tak samo inna linia, bardzo popularna wśród Polaków. Zresztą konsultowałam to z naszą wspólną koleżanką Angelą z Big Brothera, która lata. Stwierdziła, że rzeczywiście pozdrawiamy. Tak jak mój współrozmówca mówił, te połączenia z Grecją, z Hiszpanią rzeczywiście są widoczne, no i Polacy są spragnieni podróżowania, no i czekamy, czy na tych wyspach, czy na peninsuli, że tak powiem, no i mam nadzieję, że wszystkim uda się dotrzeć w te destynacje, o których marzą. Jednak na pokładzie samolotu wiadomo, cały czas
te maseczkowe restrykcje obowiązują. Mhm. Muszę powiedzieć, że ludzie są bardzo zdyscyplinowani. Nawet niektórzy pasażerowie sobie zwracają uwagę, jeśli ktoś ma niepoprawnie założoną maseczkę lub nam zgłaszają i wtedy my musimy taką osobę upomnieć, ale widać, że rzeczywiście te loty są pełniejsze. Wczoraj na przykład 4 loty operowałam, no i prawie full był, że tak powiem. Problemem jeszcze jest Anglia tak naprawdę, bo ludzie z Anglii jeszcze mają zwiększone te obostrzenia. Aha. I w zeszłym tygodniu, gdy leciałam do Liverpoolu i z powrotem, było tylko 5 pasażerów, ale reszta połączeń wygląda naprawdę optymistycznie. Czyli każdy z nich miał pierwszą klasę. Pięknie. Powiedz mi jedną rzecz. Tak, tak. Propos... Było ich mniej niż załogi, także byli bardzo zadowoleni. A teraz powiedz mi taką rzecz. Kiedy lecimy w tych czasach samolotem, musimy mieć oczywiście maseczkę, ale przecież raz na jakiś czas chcemy coś zjeść, chcemy się czegoś napić. Jak tutaj wygląda procedura? Jak działać? Akurat tutaj jest to ułatwione, ponieważ my zawsze informujemy, że należy mieć tą maseczkę podczas trwania całego lotu, za wyjątkiem spożywania właśnie posiłków czy napojów. Także jeżeli ktoś jest głodny lub spragniony, to jak najbardziej może na chwilę zdjąć tą maseczkę i bez problemu spożytkować ten posiłek. Panie Maćku, a gdzie możemy teraz pojechać bez testów na dziś dzień? Bez testów, jeżeli byśmy chcieli wyjechać dzisiaj, to jest tylko 5 takich krajów na świecie. 2 europejskie, to jest Albania i Macedonia. I 3 takie egzotyczne, to jest Dominikana, Meksyk oraz Kostaryka. Natomiast Zanzibar już nie? Zanzibar wprowadził testy po śmierci swego prezydenta. Naprawdę? Który zmarł na COVID-a. Był na tyle i nierozsądny. Długo nie wierzył. Więc ta bonanza się na Zanzibarze skończyła i chyba dobrze, dlatego że jednak rozsądek ponad wszystko. Pamiętajmy, że te wakacje ciągle będą jednak trochę pod znakiem COVID-a. To, co właśnie pani wspomniała, te maseczki w miejscach publicznych, w miejscach zamkniętych. Natomiast, co jest ważne, możemy czuć się bezpieczni, dlatego że świat turystyczny, linie lotnicze, hotele, biura podróży, autokary są po prostu do tego świetnie przygotowane. Zaryzykuję stwierdzenie, że jeszcze nigdy nie było nigdzie w świecie turystycznym tak czysto i tak bezpiecznie, bo naprawdę wszystko jest higienizowane, dezynfekowane, więc jeżeli również my będziemy zachowywać się rozsądnie, to na pewno te wakacje będą nie tylko udane, ale również właśnie bezpieczne. A kiedy nadejdą takie czasy, że nie trzeba będzie wydawać pieniędzy na testy wtedy, kiedy już jesteśmy po 2 dawkach szczepionki albo jednej tej, która wystarczy, żeby była jedna? No właśnie, tutaj, żeby precyzyjnie odpowiedzieć, gdzie można bez testów. Większość krajów europejskich, tych ważnych turystycznie, czyli właśnie Chorwacja, Grecja, Bułgaria, wprowadziły takie zasady, że możemy tam podróżować bez żadnych testów, jeżeli jesteśmy zaszczepieni 2 dawkami, albo jeżeli mamy zaświadczenie, że przeszliśmy COVID i jesteśmy ozdrowieńcami. Również obowiązuje to dla dzieci poniżej 18 roku życia, więc te 3 grupy mogą podróżować bez żadnych testów. Pozostałe osoby te najtańsze testy potrzebują. Kiedy? Pewnie jesteśmy blisko takiego rozwiązania. Być może już przed wakacjami będzie coś, co jest nazywane ogólnie paszportem szczepionkowym. I czekamy na taki dokument. Kiedyś, starsi widzowie pewnie pamiętają, w poprzednim wieku podróżowało się z wizami. Trzeba było mieć wizę, żeby pojechać do tego czy innego kraju. I wracamy trochę tą dzisiejszą wizą do naszego świata, jest paszport szczepionkowy. Ale jesteśmy blisko takich systemowych rozwiązań. Wierzę, że jeszcze w okresie wakacyjnym się pojawią. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. A my dzięki, Martyna. Że nie tylko zagranica, ale też Polska piękna na nas czeka. I w tej Polsce można w nieoczekiwanych miejscach spotkać na przykład malutkie, śliczne liski. Liski spragnione kultury. Zobaczcie.